Karol Bagiński plusłap Shorts, czyli troszkę krótszy format. Dzisiaj na szybko opowiem o podwyżkach kosztów ogrzewania mieszkań, a co jest z tym związane podwyżką czynszy, o ile zostaną zwiększone czynsze. Zacznijmy od tego, jaką w zasadzie część czynszu stanowią koszty ogrzewania, jak się okazuje dość znaczną, ponieważ w zależności od mieszkania, od Wspólnoty, ale mniej więcej od 45 do 50%. Czyli można w dużym zaokrągleniu powiedzieć, że około połowę. I teraz, o ile wzrosną koszty ogrzewania dla mieszkańców? W zależności od spółki, w której dany dom się znajduje, w spółce domy będzie to mniej więcej od 95 do 100%, czyli można uogólnić, że razy dwa. W spółce domy wzrosną o 100%, a w spółce kolejarz wzrosną o 125%. Co to oznacza? Weźmy sobie takie przykładowe średniej wielkości mieszkanie w spółce domy. Czyli takie dokładnie, w którym siedzę. Jest to 60,5 metra i do tej pory za ogrzewanie płaciłem 220 zł. To było 3 ,60 zł. 60 groszy za metr. Po podwyżce kwota 3,60 wzrośnie na 6,80, co jest podwyżką niemal o 100%, czyli czynsz aktualnie będę płacił niecałe 800 zł, dosłownie tam bez kilku groszy, a do tej pory płaciłem 600, więc mniej więcej można uznać, że jeżeli ktoś mieszka w spółce domy, to zapłaci te dwie stówki więcej. Jak to samemu przeliczyć? No, bardzo łatwo. Metraż mieszkania razy 3,20 to będzie właśnie wzrost czynszu. Jeżeli ktoś mieszka w spółce kolejarz, to jeszcze nie do końca wiadomo o ile. Na razie zostało rozesłane pismo, że o 125%, czyli około o 1,4 więcej niż w spółce domy, więc podwyżka będzie nie 200%, a prawdopodobnie troszkę większa na 250%. No więc myślę, że te 200-250 zł należy sobie doliczyć do czynszu i właśnie o tyle wzrosną nam koszty mieszkania. Czy to już ostatnie podwyżki? Niestety nie. Koszty systemu ciągle się nie bilansują, więc spółki będą składać kolejne wnioski o podwyżki do URE, czyli Urzędu Regulacji Energii, ponieważ być może Państwo nie wiedzą, ale nie da się od tak podwyższyć sobie kosztów ogrzewania. Trzeba złożyć kwit do urzędu, no i urząd łaskawie się zgadza, bądź nie. To, że aktualnie się nie zgadzają na te podwyżki, myślę, że jest to spowodowane typowo rokiem wyborczym i faktem, że no, PiS nie może sobie pozwolić na to, żeby jego wyborcy dostali podwyżki razy 3, razy 5, tak jak ma Aktualnie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie są wyborcami PiSu, więc ma ich tam, gdzie światło nie dochodzi. No ale mieszkańców na szczęście jeszcze trochę dba. Chociaż jest to dbanie bardzo pozorne, ponieważ te podwyżki nas dopadną prędzej czy później. Jeżeli nie w kosztach ogrzewania bezpośrednio, to pośrednio poprzez zwiększoną inflację. Więc po prostu nie zapłacimy być może więcej za ogrzewanie, ale zwyczajnie zapłacimy więcej za chleb, bo podwyżkę dostanie piekarz, któremu gaz skoczy razy 5, a nie razy 4, jakby mógł. No więc cóż, jest to polityczna zagrywka, populizm ze strony PiSu. A zapłacimy za to wszystko my w ten czy inny sposób. Karol Bagiński puls dziękuję bardzo.